Ogłoszono założenia programu Mieszkanie na Start, który ma zastąpić bezpieczny kredyt i wybuchła dyskusja w mediach, na naszym kanale, wśród fachowców. Jedni twierdzą, że ceny nieruchomości znowu poszybują w górę, inni twierdzą, że nic się nie zmieni i ceny pozostaną na stabilnym poziomie. A jaka jest prawda, jak ten program może zmienić rynek, komu służy i uważaj, posłuchaj tej audycji, nawet jeżeli już masz kupione mieszkanie, bo może się okazać, że ten program jest bardzo ciekawy właśnie dla Ciebie i na nim bardzo dużo zyskasz. O tym wszystkim powiem w tej audycji i postaram się Wam pokazać taki szeroki obraz, szerokie podejście do rynku, co się może zmienić, bo moim zdaniem zmienia się dużo, a jednoznaczna odpowiedź na to, czy ceny wzrosną, czy spadną, czy pozostaną na stałym poziomie z powodu tego programu, nie jest taka prosta, jest złożona, zależy dla kogo, zależy na co i zależy w jakim miejscu. Tak to wygląda. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zapraszam, subskrybuj ten kanał. Pisz nam w komentarzach również propozycje nowych tematów i co sądzisz o tym programie. Od razu też przypominam, że w naszych poprzednich audycjach linki macie na dole. Szczegółowo omówiłem to, jak ten program działa, kto dostanie ile pieniędzy i na jakich warunkach, więc nie będę teraz tego tak szczegółowo omawiał. Odniosę się skrótowo, a jeżeli chcesz większą informację, to po prostu zerknij na tamtą audycję. Jeżeli chodzi w ogóle o działanie programów pomocowych w kupowaniu mieszkań, wsypaniu pieniędzy na popyt i zastanawianiu się, jak one wpływają na rynek, no to też trzeba zastanawiać się nad tym w ogóle, jak gospodarka wygląda. No bo jeżeli jakiś program jest wyraźnie tańszy, inflacja jest duża, stopy procentowe są te zwykłe wysokie, to wszelkie dopłacanie do kredytów powoduje, że takie programy cieszą się zainteresowaniem. Ale jeżeli inflacja będzie spadać na przykład w najbliższym czasie i te normalne kredyty będą miały niższe oprocentowanie, no to również wpłynie na mniejsze zainteresowanie tym programem. Ponadto program ma trwać w zasadzie 1,5 roku, bo to, co ministerstwo mówi, od połowy 2024 do końca 2025, więc on też troszeczkę utrudnia planowanie, tym bardziej, że wspiera rodziny, no trudno nagle rodzić dziecko dla potrzeby kredytu, ale też utrudnia życie deweloperom. Deweloperzy ostatnio bardzo mało budowali, ożywili się troszeczkę z powodu między innymi też bezpiecznego kredytu 2% i tu trzeba zwrócić uwagę, bezpieczny kredyt 2% z powodu swojego ustawienia, maksymalnej kwoty kredytu, cen w niektórych lokalizacjach preferował właśnie w tych niektórych lokalizacjach, tych drogich miejscowościach budowanie przez dewelopera mieszkań małych, mieszkań na przykład dla singli lub dwupokojowych. Natomiast obecny program stawia trudności singlom i nabywcom tych tańszych mieszkań, bo oni tak w praktyce w tych drogich miejscowościach musieliby wziąć ten kredyt z dopłatą plus jeszcze posiłkować się zwykłym, standardowym kredytem, co przy kwocie na przykład na singla 200 tysięcy kredytu i kredytu tym z dopłatą 1,5% i takiego komercyjnego kredytu mniej więcej na 7% w tej chwili, jeżeli on by potrzebował kupić mieszkanie za 500 tysięcy i miałby 100 tysięcy wkładu własnego, to jego łączny kredyt 400 tysięcy, połowa z dopłatą, połowa bez dopłaty, byłby oprocentowany na 4,25%. I deweloperzy nie mają dziś w ofercie tych mieszkań dużych, tym bardziej, że oni pewnie też widzą, jak wygląda rynek i Narodowy Bank Polski nawet zrobił takie badanie, które wyraźnie pokazywało, że jeżeli chodzi o zainteresowanie nabywców, to w większości miejscowości w Polsce jest niedobór mieszkań o powierzchni 50 metrów i mniejszej, a jest taka, no nazwijmy to, nadpodaż tych dużych mieszkań. Tymczasem nowy program kredytowy odwraca te proporcje i on powoduje, że w zasadzie być może, do czego zaraz wrócę, większe mieszkania będą cieszyły się popularnością, ale nie tylko mieszkania. I w związku z tym, co mają zrobić deweloperzy? Mają zaprojektowane osiedla w budowie z takimi małymi mieszkaniami i teraz mają je przebudowywać na większe, czy też mają zacząć projektować osiedla z większymi mieszkaniami, z większym udziałem większych mieszkań, które zwykle są dość trudno zbywalne, po to, żeby się nagle okazało, że za 1,5 roku ten program po prostu zniknie. No to tak nie jest prosto, że deweloper robi z dnia na dzień i on może swoją produkcję przestawiać raz w lewo, raz w prawo. To wymaga trochę czasu. Ponadto duży wpływ na wyniki kredytu Mieszkanie na Start będą miały rezultaty bezpiecznego kredytu 2%. Dlaczego? Bo po pierwsze on pozwolił wielu osobom kupić mieszkanie i nie jest zbadana, nikt tego nie wie tak naprawdę, jak mocno on wyczerpał pulę osób, które chciały z takiego bezpiecznego kredytu skorzystać. Chciały lub mogły, bo z bezpiecznego kredytu korzystały również osoby, których tak naprawdę zarobki pozwalały im na wzięcie kredytu na takich, nazwijmy to, zwykłych zasadach, ale tego nie czyniły, ponieważ uważały, że płacenie tak dużych odsetek, no to jest dla nich zbyt dużym po prostu wysiłkiem i widząc tą tańszą opcję dokonały zakupu. Czy one już wszystkie skorzystały? Ile tych osób pozostało jeszcze na rynku, które nie skorzystały z bezpiecznego kredytu 2%? Tego tak naprawdę nikt nie wie, no bo to jest badanie intencji ludzi, trzeba by wykonać, a to jest zwykle trudne. Ponadto musisz pamiętać, że bezpieczny kredyt 2% podniósł ceny nieruchomości. W niektórych miastach ogromnie podniósł ceny nieruchomości, a w niektórych miastach tak bardzo, że w zasadzie większość oferty nie łapała się w ogóle już w limitach tego kredytu, przekroczyła i w zasadzie na przykład w Warszawie to kupienie mieszkania 3-pokojowego, małego na limicie kredytu bezpiecznego 2% już było trudne. A co dopiero mówić o większych nieruchomościach i te ceny są wyższe. A skutki tego wzrostu cen cierpimy teraz. Wyobraź sobie singla, który musi kupić pierwsze swoje mieszkanie i on w tej chwili, w tym nowym projekcie dostaje do wyboru możliwość kupienia mieszkań droższych, czasami nawet o 30%, czasami o 20% droższych niż rok temu na kredycie, za który musi zapłacić tak naprawdę więcej niż w tym programie Bezpieczny Kredyt 2%. Czy on będzie chciał kupować takie mieszkania? No to się okaże. A zanim przejdę dalej do analizy skutków możliwych programu Mieszkanie na Start, to chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że o cenach decyduje popyt i podaż. I jeżeli popyt na jakieś mieszkania spada, no to ich cena może po prostu również spadać, a jeżeli na jakieś nieruchomości ten popyt rośnie, no to wiadomo, ceny rosną. Znowu, jeżeli podaż jakichś mieszkań się zwiększa, przy nawet stałym popycie, to one również, taka sytuacja wpływa na obniżenie cen. I to może spowodować właśnie Mieszkanie na Start. Bo prześledźmy po kolei. Główni tacy nabywcy, to ci mniejszy mieszkań, single, po pierwsze będą mieli kredyt droższy niż miał, będą musieli kupować droższe mieszkania i mają ograniczenie wiekowe do 35 lat, co już wyeliminowało z tej grupy nabywców starszych singli, a ponieważ ci single najczęściej kupują mieszkania jedno- lub dwupokojowe, no to skoro grupa singli się zmniejsza, bo jest ograniczenie wiekowe, są wyższe ceny i droższy kredyt, to parcie ze strony singli na te mieszkania po prostu może być mniejsze. Osoby z trójką dzieci, trzeba pamiętać o tym, mogą chcieć sprzedać swoje mieszkanie i kupić większe mieszkanie. Dlaczego? Dlatego, że program Mieszkanie na Start osobie, która ma trójkę dzieci, umożliwia taką operację. Ta grupa, która miała kiedyś mieszkania, była wykluczona z bezpiecznego kredytu, a teraz może się tym kredytem po prostu posłużyć. No to nic dziwnego, że takie zamiany, czy to osoby z tą trójką dzieci, czy na przykład jakiegoś związku z trójką dzieci, czy większą ilością dzieci, będą się odbywały. I teraz trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Osoby z trójką dzieci, czy też właśnie te gospodarstwa domowe z trójką dzieci, czyli już 5 osób, bardzo często mają większe mieszkania. Mają mieszkania na przykład 3-pokojowe, czasami 4-pokojowe. I one mogą się zastanowić tak, zaraz, to ja mam to mieszkanie, to ja teraz mogę sobie na przykład w takim gospodarstwie 5-osobowym, mogę to mieszkanie sprzedać i wziąć kredyt, na przykład 600 tysięcy na 0%, to po co ja mam kupować mieszkanie 4-pokojowe, kiedy ja wolę zbudować dom? No to jest dość oczywista reakcja wielu osób, nie wszystkich, bo nie wszyscy chcą mieszkać w domach, ale tak może być. Po prostu domy stają się dostępne. Takie zachowanie jednocześnie zwiększa podaż tych na rynku, tych mieszkań 3-pokojowych, może 4-pokojowych, a za to zwiększa parcie na domy i na działki. Do tego dochodzą osoby, które kupiły mieszkanie z kredytem zaciągniętym jakiś czas temu i dość wysokim. Tutaj takie małe porównanie, wyliczenie, żeby było jasne, o czym mówimy. Jeżeli zaciągniesz kredyt 100 tysięcy złotych na 25 lat, w ratach równych spłacany i ten kredyt, oprocentowanie tego kredytu będzie wynosiło 1%, to twoje miesięczne oprocentowanie, które spłacasz do banku od takiej pożyczki, od takiego kredytu będzie wynosiło 83 zł. Jeżeli w takim razie masz 100 tysięcy na 8%, to twoje miesięczne oprocentowanie wynosi 664-665 zł mniej więcej, powiedzmy, bo tam jeszcze jakieś grosze dochodzą. To się wydają niewielkie kwoty, ale jeżeli tego kredytu wziąłeś nie 100 tysięcy, ale na przykład 600 tysięcy, no to już masz niemal 4000 odsetek miesięcznie płaconych. Pomnóż sobie tę kwotę przez 12 i teraz przelicz sobie, czy w takim razie, jeżeli masz mieszkanie obciążone kredytem, gdzie te odsetki są duże i nie masz perspektywy dużej renegocjacji tych odsetek z bankiem, no to po prostu może warto sprzedać to mieszkanie, spłacić kredyt, kupić nowe mieszkanie, biorąc kredyt za darmo 600 tysięcy. Oczywiście te wyliczenia mogą być różne w różnych miejscowościach. Każdy musi wziąć do ręki kartkę, kalkulator, ołówek albo arkusz Excel, zrobić sobie krótkie, dość proste zresztą przeliczenie i stwierdzić, co się opłaca. Ten program, po prostu Mieszkanie na Start, on umożliwiając wejście w ten program osobom, które już posiadają mieszkanie, umożliwi tym osobom z kredytem nawet po prostu spłacenie swoich starych kredytów i zaciągnięcie nowego kredytu, kupienie nowego mieszkania. To jest dość prosta operacja i pozbycie się problemu odsetek na jakiś czas, to sporych odsetek. Po co zatem w ogóle wakacje kredytowe, skoro jest tak doskonały program? Nie wiem, czy w ogóle twórcy programu zwrócili uwagę, że ten program pozwala na taki manewr. Przechodząc do krótkiego podsumowania, jeżeli chcesz wiedzieć, jak program Mieszkanie na Start wpłynie na ceny mieszkań, ceny nieruchomości mieszkalnych w twojej lokalizacji, no to po pierwsze weź pod uwagę tę lokalizację, zobacz, jakie tam są progi cenowe. I teraz pamiętaj o tym. Single będą ograniczeni ilościowo, poprzez limit wiekowy będą również mieli często dość trudne warunki kredytowe, trudniejsze niż w bezpiecznym kredycie 2%. To oznacza mniejsze parcie na mieszkania jedno-dwupokojowe. Osoby z trójką dzieci, które mieszkają czasami w dwu, czasami w trzy, czasami w czteropokojowych mieszkaniach, będą kuszone po pierwsze tym, że mogą właśnie spłacić poprzedni kredyt dość wysoko oprocentowany i zaciągnąć nowy na kupno innego mieszkania, czy do tej samej wielkości, czy większego, po prostu na samej operacji zamiany. Te osoby będą sprzedawały swoje mieszkania, wobec tego podaż tych mieszkań może na rynku wzrastać. Osoby, które mają tę trójkę dzieci i to mieszkanie mogą sprzedać, oraz inne osoby, które nawet tej trójki nie mają, ale nie mają mieszkania, mogą wziąć, ale mają dużą rodzinę, mogą wziąć spory kredyt i mogą ten kredyt przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego na bardzo, szczerze mówiąc, dobrych warunkach kredyt, bo niektórzy się załapią na oprocentowanie 0%, niektórzy na 0,5%, bo jeżeli gospodarstwo domowe składa się z samotnej matki i trójki dzieci, to oprocentowanie dla niej wynosi 0,5%, a nie 0%, jak dla na przykład małżeństwa z trójką dzieci. Tak to zostało ustalone w tym programie, przepraszam, to nie ja wymyślałem. A ponieważ w całym programie progi ustawione są tak, że preferowane są właśnie te większe rodziny i jednocześnie one mogą więcej zarabiać, bo takie gospodarstwo pięcioosobowe może mieć łączne zarobki 33 000 złotych miesięcznie, co w Polsce jest uważane za dość raczej bogatą osobę, przynajmniej dzisiaj, przekraczającą znacznie to, co jest średnimi zarobkami i znacznie to, co jest medianą zarobków, więc oni mogą sobie pozwolić po prostu na budowanie domów, kupowanie działek. Zresztą nie tylko one, ponieważ w tym programie można również wziąć kredyt na tych preferowanych zasadach, dobrać do tego kredyt na zasadach takich, nazwijmy je, ogólnych i mieć łączne oprocentowanie tych kredytów niższe i również można, mając na przykład mieszkanie, zacząć budować dom w oparciu o ten kredyt. Krótko mówiąc, ten program preferuje zakupy większych nieruchomości niż było to robione w programie Bezpieczny Kredyt 2%, ale tak samo jak Bezpieczny Kredyt, w obu programach nie ma limitu ceny za 1 metr kwadratowy, czyli tak naprawdę tę cenę można by ciągnąć w nieskończoność w górę. Jak to wpłynie faktycznie na rynki mieszkań, na rynki domów? Pewnie różnie w różnych lokalizacjach. To, że może wzrosnąć zainteresowanie domami i działkami, to jest dość oczywiste. W zależności natomiast od rodzaju ludności i zasobności tej ludności w danej miejscowości i zasobów mieszkań małych, dużych, większych w danej lokalizacji i ich poziomów cenowych może okazać się, że gdzieniegdzie parcie na te małe mieszkania w sposób znaczący zmalało. Dodatkowo trzeba pamiętać o takich niewiadomych właśnie, jak na przykład się będzie zachowywała gospodarka, inflacja, stopy procentowe w ogóle i mieć nadzieję, że nic się wielkiego na świecie nie wydarzy, co by zburzyło obecny porządek. Czyli jednoznacznie nie można powiedzieć, że ten program podniesie ceny albo że je utrzyma. Każdą lokalizację, każdy rodzaj nawet nieruchomości należy analizować indywidualnie, i podejmować działania odpowiednie do tego, co wyjdzie Ci z tej analizy. Niemniej jednak, przypominam, jest to program, który ułatwić może spłatę kredytu, zejście z zadłużenia, może ułatwić również dojście do posiadania własnego domu. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, co się dzieje, subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach również, sugestie nowych tematów, co sądzicie o programach kredytowych. No i cóż, trzymajcie się.